W kwaterze Jabłoni mamy aktualnie fazę opadania płatków kwiatowych zaraz po kwitnieniu. Ten czas to największe ryzyko powstawania ordzawień na skórce owoców dyskwalifikujące. Je pod względem jakościowym. Szczególnie tyczy to się odmian Champion, Gala, Pinowa i oczywiście Golden Delicious. Jak powstają orzawienia? Skupimy się na czynniku klimatycznym, takim jak różnice temperatur. Dziś z środy na czwartek i z czwartku na piątek. Spodziewane są tutaj w centralnej Polsce znaczne spadki temperatur, przygruntowe przymrozki, więc na obecną chwilę mamy ryzyko wystąpienia właśnie ordzawień na młodych zawiązkach. Ordzawienia, jak pamiętamy, powstają do 40 dni po kwitnieniu. Jak powstawają, jaka jest w ogóle istota powstawania ordzawień. Więc w tym okresie, zaraz po kwitnieniu, mamy intensywne podziały komórkowe. Bardzo szybko zjawiski nam przyrastają, i przy różnicach temperatur nie nadąża nam wzrastać kutikula. I przy jednoczesnym wzroście i podziałach komórkowych następuje pęknięcie kutikuli i w miejsca pęknięcia, jeśli dostanie się woda, takie komórki obumierają. Tam wytwarza się fellogen, który na zewnątrz odkłada właśnie korek. Co jest objawem tego brunatnego Orzawienia, jeśli chodzi o odmiany, mogą powstawać w zagłębieniu przyszypułowym, jeśli chodzi o szampiona czy Gale. Natomiast w przypadku odmiany elize czy Elstara, mogą orzawienia występować w dnie kwiatowym. Nie mamy całkowitego antidotum, żeby wyeliminować orzawienia. Możemy je w pewien sposób ograniczyć. Jednym z narzędzi do, do ograniczania orzawień na skórce jabłek są regulatory wzrostu zawierające na np. preparat Regulex 10 SG czy preparat e, zawierający gibberelinę GA4 plus 7 i, i 6-benzyloadeninę, e, preparat promalin. E, te preparaty mm, e, są w stanie e, zmniejszyć nam stopień ograniczenia e, nawet e, powyżej 20% e, procent, e, na skórce owocu. Jakie jest e, działanie tych preparatów? E, więc e, oczywiście stosujemy i należy je e, aplikować przed wystąpieniem czynnika e, warunkującego i przyspieszającego powstawanie orzawień. E, I tutaj, e, preparaty chronią nam e, skórkę przed działaniem czynników zewnętrznych, e, również regenerują. Regenerują uszkodzone komórki, a także uelastyczniają kutikulę i zwiększają objętość, objętość komórek, co, co ogranicza powstawaniu pęknięć, i potem w efekcie końcowym właśnie. Co, co ważne, żebyśmy wiedzieli na temat stosowania tych, tych regulatorów wzrostu, jakim tu dla przykładu jest preparat Regulex czy Promalin. Więc stosujemy je przy minimalnej temperaturze 16 stopni na dzień na temperaturę rosnącą. Aby lepiej działały i były szybciej wchłaniane przez rośliny, możemy dodać do nich biostymulatory roślinne, np. BM Start, lub połączyć je w zabiegu razem z fungicydem lub nawozem dolistnym stosowanym w tym właśnie okresie z fosforem, z potasem z nie wszystkimi preparatami, nawozami zawierającymi wapno, pamiętajmy, że nie łączymy Gibberelin z produktami zawierającymi siarkę. Jeśli chodzi o Sytuację na dzień dzisiejszą, kiedy wcześniej mieliśmy w okresie kwitnienia, pełni kwitnienia przymrozki. Stosowaliśmy już wtedy zaraz po przymrozku preparaty właśnie takie jak Regulex czy Promalin, i na chwilę obecną mamy na tych kwaterach tam, gdzie te zabiegi były zrobione. E, mamy dosyć ładne zawiązanie, i zawiązki e, są bezpestkowe, czyli partenokarpiczne. Jeśli by przekroił e, zawiązek, w tym zawiązku w większości nie będziemy mieli nasion. I e, dla ciekawości e, z literatury e, amerykańskiej, e, e, mogę powiedzieć, że właśnie e, takie zawiązki. Partenokarpiczne będą w tym momencie bardziej wrażliwsze na powstawanie orzawień, ponieważ nie mają nasion, nie będą produkowały giberelin, nie będzie w nich giberelin tych wewnętrznych endogennych, więc musimy do ograniczenia. Yy, Orzawienia, dostarczyć im gibereliny z zewnątrz, czyli gibereliny tak zwane e egzogenne.